Cześć, dziś zacznę nietypowo, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Zdaję sobie sprawę, że zasięg moich podcastów zwiększa się z każdym tygodniem, więc liczę, że i ten odcinek, a zarazem moja prośba, dotrze do jak największej liczby osób. Jedna z naszych koleżanek tworzących podcasty potrzebuje naszej pomocy. Mam tu na myśli Patrycję z kanału True Crime Story. Ma ona poważny problem ze zdrowiem, traci słuch. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej problemów zdrowotnych Patrycji. Z naszą pomocą możemy dać jej nadzieję na powrót do zdrowia. W opisie wrzucam wam link do zrzutki. Nikogo nie zmuszam, ale wierzę w wasze dobre serca. Trzymam kciuki za Patrycję i wierzę, że wszystko będzie dobrze. A teraz zapraszam was do dzisiejszego odcinka. Historia, o której dziś wam opowiem, wydarzyła się niemalże równo 23 lata temu. W grudniu w 1997 roku w Warszawie. Doszło wtedy do zbrodni, która do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Na początek przedstawię wam osoby, które odegrają najważniejsze role w dzisiejszej historii. Beata to prostolinijna, zadziorna dziewczyna z Ostrówka pod Wołominem. Po zawodówce z prostej chłopskiej rodziny. W 1991 roku ruszyła za pracą do Warszawy. Dostała tam etat w butiku. W Warszawie opowiadała, że właściwie to nie musi pracować, ale chce. Twierdziła, że jej rodzice mają wielki majątek. Fakty jednak były nieco inne. W 1997 roku tak naprawdę pomieszkiwała kątem w maleńkiej kawalerce z rodziną kuzynki. Wcześniej, w 1995 roku, zdążyła wyjść za mąż za kolegę ze szkoły i z pielgrzymek, z którym byli razem 6 lat i razem zaczęli pracować w tych samych butikach. Ten związek jednak nie przetrwał. Rozwiedli się. Półtora miesiąca po ślubie mąż odszedł z wydawałoby się serdeczną przyjaciółką Beaty. Choć nie wiem, na ile była to serdeczna przyjaźń, skoro tak potoczyły się ich losy. W dniu ślubu byłego męża i byłej przyjaciółki Beata wysłała parze kwiaty pogrzebowe. Zatem wygląda na to, że niezbyt kibicowała ich małżeństwu. Zresztą akurat nie ma co się dziwić. W końcu przyjaciółka odbiła jej męża, więc trudno oczekiwać, że będzie z uśmiechem patrzeć, jak on bierze ślub z inną. Druga osoba w tej historii to Anna. To cicha, przykładna, skłonna do poświęceń młoda mama i żona. Niedawno z rodziną przeprowadzili się do nowego mieszkania. Według przyjaciół to mąż Daniel był głową tego domu. Niewysoki, drobny, szef agencji ochrony, ale takiej trochę szemranej, takiej, co nigdy nie miała koncesji na działalność. Był specem od systemów zabezpieczeń, także był zaufanym pracownikiem innej agencji. W roku 1997 Anna i Beata pracowały razem w jednej firmie. To sieć sklepów Ultimo, ale w osobnych butikach. Wcześniej jednak pracowały razem. Dziewczyny lubiły swoje towarzystwo, chociaż znacznie się różniły od siebie. Jedna cicha i spokojna, druga skoncentrowana na modnych ciuchach i urodzie. Kobiety miały ze sobą na tyle dobry kontakt, że obie wzajemnie zaprosiły się na swoje śluby. Obie zaczynały jako ekspedientki, jednak po pewnym czasie Anna awansowała na kierowniczkę. Kobieta sumiennie wypełniała swoje obowiązki zawodowe. Ich znajomość ucierpiała na tym awansie. Od tego czasu nie pracowały już w jednym miejscu, a ich kontakty znacznie się ograniczyły. Anna wspomina, że Beata zaniedbywała swoje obowiązki. Często spóźniała się do pracy. Na przykład miała otworzyć sklep o godzinie 10, a pojawiała się dopiero o 12. Kiedy Anna zwróciła jej uwagę, by przychodziła punktualnie, Beata zrobiła jej z tego powodu ogromną awanturę. W pierwszej połowie 1997 roku właściciele sieci Ultimo, panowie Dariusz i Marek, skłócili się. Imiona mężczyzn zostały zmienione. Każdy z właścicieli zaczął przywozić do sklepów osobno swój towar. Personel sprzedawał jak leci, a rozliczał pieniądze do dwóch kas. I pilnował pieniędzy i interesów jednego właściciela. Pracownicy podzielili się na dwa obozy. Anna została wówczas człowiekiem pana Marka, Beata Dariusza. Przy takim podziale łatwiej było o ewentualne przekręty ze strony pracowników. Na kasy fiskalne nabijało się utarg do godziny 14, czyli w godzinach pracy kontrolerów Urzędu Skarbowego, a potem już tylko kwoty wpisywano do zeszytu. Z tych pieniędzy kradła część ekspedientek.
Pan Marek zaproponował Beacie przejście do swojego obozu. Ta odmówiła. Tydzień później została zwolniona. Uważa, że powodem zwolnienia była odmowa zmiany obozu. Ale wersja drugiej strony jest całkiem inna. O Beacie źle mówiła pracująca z nią w jednym sklepie koleżanka, Monika. Kolegowała się ona z Anną. Często wpadała ze Świętokrzyskiej, gdzie pracowały z Beatą, na Nowy Świat, gdzie pracowała teraz Anna. Razem lubiły sobie poplotkować. Kiedy Annę doszły słuchy, że Beata podkrada firmowe pieniądze, urządziła prowokację. Do sklepu, w którym pracowała Beata, wysłała dziewczynę, która miała kupić spodnie. Okazało się, że obsługująca podstawioną klientkę Beata nie dała kupującej paragonu, a w kasie brakowało pieniędzy. Dokładnie tyle, ile kosztowały spodnie. W tej sytuacji nie było miejsca na sentymenty i w grudniu 1997 roku Beata K. została dyscyplinarnie zwolniona. Kobieta jednak nie miała zamiaru pokornie odchodzić. Uważała, że jest ofiarą czystek, których dokonuje się wśród ludzi pana Dariusza. Zrobiła awanturę, wezwała policję i swojego narzeczonego. Być może takie zachowanie przyniosłoby oczekiwany efekt. Zaproponowano kobiecie pracę w innym sklepie spoza sieci, który należał do jednego z właścicieli. Ale na nieszczęście Beaty, w owym nowym sklepie pracował już jej były mąż z nową żoną. Byli to dobrzy pracownicy, których nie było już gdzie przenieść. Z pewnością w takim miejscu kobieta czułaby się nieswojo. W dzień przed makabrycznymi wydarzeniami, o których opowiem, doszło nawet do bójki między właścicielami. Pan Dariusz dostał pocztówkę z rysunkiem ryby i dopiskiem: połknąłeś śledzia, żyleta. Większość pracowników wierzyła, że to sprawka drugiego z właścicieli. Pod koniec lat 90. media donosiły o porachunkach gangsterskich w Warszawie. Początkowo wszystko wskazywało na to, że zdarzenie w butiku Ultimo także mogło mieć coś wspólnego z działalnością grup przestępczych, które w tamtych czasach ściągały haracze od przedsiębiorców oraz wyłudzały pieniądze i porywały ludzi. Ale nawet na tym tle zbrodnia była szokująca. Tym razem jednak to nie mafia odegrała kluczową rolę. 16 grudnia 1997 roku wiele okoliczności wskazywało na to, że Anny tego dnia nie będzie w ogóle w pracy. Jej dziecko zachorowało, a ona sama oparzyła się w rękę. Jednak szef bardzo prosił, by pojawiła się w pracy. Był to najzimniejszy dzień w roku i jakby miało być mało tych niefortunnych wydarzeń tego dnia, to jeszcze samochód odmówił jej posłuszeństwa. Akumulator najpewniej nie wytrzymał niskiej temperatury. Pojechała do pracy tramwajem. Już z pracy dzwoniła do męża, by ją wieczorem odebrał swoim autem. Mąż był bardzo niepocieszony. Sam miał dużo pracy. W dodatku musiał po nią przejechać całe miasto. Ale oczywiście zgodził się przyjechać. Tuż przed godziną 20:00 Anna szykowała się do zamknięcia sklepu. Daniel już po nią przyjechał i za chwilę mieli wychodzić. Nagle w drzwiach pojawiła się niedawno zwolniona Beata. Miała broń. Wymierzyła w stronę mężczyzny i oddała dwa strzały. Jeden w pierś, drugi w upadającego już mężczyznę w plecy. Daniel osunął się na ziemię. Następna kula trafia w Annę i kobieta straciła przytomność. Beata oddała łącznie kilka strzałów, a następnie wzięła pieniądze z kasetki znajdującej się w sklepie i opuściła lokal. Taką wersję wydarzeń przedstawiała poszkodowana Anna, której udało się przeżyć masakrę. Czy faktycznie takie były okoliczności zdarzeń z dnia 16 grudnia 1997 roku? Spróbuję wam w możliwie najbardziej przejrzysty sposób przedstawić późniejsze ustalenia. Kiedy postrzelona wcześniej Anna obudziła się w szpitalu, była przekonana, że jej mąż żyje. Niestety myliła się. Pamiętała, kto do nich strzelał. Powiedziała to policjantom, którzy następnego dnia po tragedii przyszli z nią porozmawiać. Początkowo powiedziała, że na 99% jest przekonana, że strzały oddawała Beata, niedawno zwolniona przez nią koleżanka z pracy. Potem była już pewna na 100%. Śledczy zatrzymali zatem Beatę pod zarzutem zabójstwa
usiłowania zabójstwa, kradzieży i nielegalnego posiadania broni. Od tego czasu Beata przebywała w areszcie, czekając na proces. Czekanie to trwało prawie 2 lata. W 1999 roku ruszył proces w tej sprawie. Zeznania Anny były podstawowym dowodem w procesie. Kobieta powiedziała, że to Beata K. zabiła jej męża, a ją ciężko raniła. Jej zdaniem chciała się zemścić za zwolnienie z pracy. Nie było innych świadków zajścia i nie znaleziono broni, z której oskarżona miała oddać strzały. Beata wszystkiemu zaprzeczała. Sytuacja była trudna. Słowo przeciwko słowu. Skład orzekający uznał, że istnieją istotne wątpliwości, czy zgodne z prawdą jest wskazanie przez poszkodowaną oskarżonej jako osoby, która oddawała strzały. Skąd wynikały te wątpliwości? Poszkodowana gubiła się w zeznaniach i była niekonsekwentna. Podważało to jej wiarygodność. Na podstawie takich zeznań nie można było nikogo skazać. Anna podawała dużo szczegółów, że gdy przyszła Beata, mąż był w łazience, a ona w czarnym golfie liczyła zwieziony tutaj utarg ze wszystkich sklepów. Była schylona nad kasetką, z której skradziono pieniądze. Wtedy sąd pokazał jej zdjęcie z miejsca zbrodni, gdzie jest w kurtce gotowa do wyjścia. Pogubiła się. Od tego momentu przestała się wdawać w jakiekolwiek szczegóły. Jedno, czego była pewna, to tego, że widziała twarz Beaty w grymasie i pamięta również swój krzyk, kiedy to wołała po imieniu swojego męża. Zapamiętała i słowa Beaty, które brzmiały: ty mi tej broni nie zabierzesz, bo za dużo za nią zapłaciłam. W październiku 1999 roku oskarżona uniewinniona została od zarzutu zabójstwa. Sąd zaznaczył, że nie zarzuca Annie kłamstwa, ale nie może wykluczyć, że podaje własną, a nie obiektywną prawdę lub powtarza wersję zasugerowaną. Beata K. po wyroku uniewinniającym została zwolniona z aresztu. Wyrok ten uchylił sąd apelacyjny, który nakazał powtórzyć proces. Po 2 latach pobytu w areszcie śledczym Beata wyszła na wolność, ale to nie był koniec sprawy. Podczas drugiego procesu sąd postanowił jeszcze raz poddać Annę badaniu psychologicznemu. Biegli mieli orzec, jaka jest jej zdolność postrzegania i oceny, czy emocje mogą wpływać na treść jej zeznań oraz czy ma skłonność do konfabulacji. W drugim, jak i w pierwszym procesie, biegli uznali zeznania Anny za wiarygodne. Kobieta nadal potwierdzała, że to Beata K. zabiła jej męża. Jednak nie potrafiła przypomnieć sobie wielu szczegółów z tego tragicznego zajścia. Zdaniem psychologów to normalne. Anna pamiętała tylko tyle, że strzelała Beata i że widziała broń. Psychologowie nazywają to syndromem skupienia na broni. Sędzia dopytywał też, dlaczego początkowo, zaraz po odzyskaniu przytomności, kobieta mówiła, że jest na 99% pewna, że to Beata K. oddała strzały, a dopiero z czasem nabrała całkowitej pewności. Poszkodowana tłumaczyła, że na początku nie docierało do niej, co się stało, że sama nie mogła w to uwierzyć. Beata K. oczywiście nadal nie przyznawała się do zarzucanych jej łącznie 4 czynów. Przypomnę, zabójstwa, usiłowania zabójstwa, kradzieży oraz nielegalnego posiadania broni. Mówiła, że nie wie, dlaczego Anna kłamie. Zasugerowała nawet, że koleżanka chciała się na niej zemścić, że zazdrościła między innymi jej lepszych ubrań i miała pretensje o spóźnianie się do pracy. Kobieta miała mocne alibi na czas popełnienia zabójstwa. Feralnego dnia, około godziny 16, wyszła z mieszkania przy ulicy Warszawskiej, przy Agorze, razem z Piotrem N. Udała się do kancelarii adwokackiej, która mieści się przy ulicy Grochowskiej. Tam przebywali do godziny około 17.40. Około godziny 18 przybyli na ulicę Malborską, gdzie mieszkali rodzice mężczyzny. Byli tam do około godziny 21.30, a więc w czasie, kiedy doszło do morderstwa w butiku. Potwierdzają to rodzice Piotra.
Zeznają też, że w tym czasie Beata nie opuszczała ich mieszkania. Potem para widziana była tuż przed godziną 22 w kwiaciarni na osiedlu, gdzie mieszkają rodzice. Z kwiaciarni jeszcze na chwilę udali się na ulicę Wrzeciono do kuzynki Piotra, a stamtąd bezpośrednio do jego mieszkania przy Agorze. Śledczy twierdzą, że Beata musiała wyjść z mieszkania z ulicy Malborskiej, przemieścić się na Nowy Świat, czyli do centrum Warszawy, tam dokonać zabójstwa i wrócić z powrotem do rodziców Piotra na Malborską. Prokuratura uznaje, że zarówno Piotr, jak i jego rodzice, dając Beacie alibi, złożyli fałszywe zeznania. Usłyszeli za to zarzuty i usiedli potem na ławie oskarżonych. Co ciekawe, w jednym z pierwszych protokołów mężczyzna obciążył Beatę. Zeznał, że kobieta przyznała mu się do zbrodni i prosiła, by rodzice zaświadczyli, że ten wieczór spędzili wszyscy razem. Jednak zarówno w pierwszym, jak i w drugim procesie Piotr odwołał te zeznania. Twierdził, że zostały sfabrykowane, a on został zmuszony do ich podpisania. Rodzice Piotra przyznali, że mężczyzna przez długi czas po tych zeznaniach nie potrafił się pozbierać. Gdy wrócił z przesłuchania, zastali go u siebie. Siedział na kuckach po ciemku, wciśnięty w wersalkę. Zalewając się łzami, ubolewał, że stała się rzecz straszna. Że podpisał dokument stwierdzający, że przy nim Beata przyznała się do morderstwa. Twierdził, że zagrożono mu, że jest dość dowodów, żeby wsadzić i jego. Jeden z przesłuchujących go policjantów stwierdził, że przesłuchanie Piotra poszło łatwo. Powiedziano mu, że jeśli rodzice będą powtarzać tę wersję o wspólnym obiadku, to pójdą siedzieć, bo są żelazne zeznania na winę Beaty. Zapytali go, czy warto dla jednej kobiety poświęcać życie swoich rodziców. Rodziców Piotra, Halinę i Andrzeja, w tej sprawie przesłuchano w Jaworznie. W trakcie pierwszego przesłuchania byli zgodni, też mówili spójnie. Stwierdzili, że w momencie dokonania zabójstwa Beata była u nich. Wspominali o wielu szczegółach, między innymi o tym, że Beata przyniosła wtedy wypowiedzenie, które otrzymała w Ultimo. Wyniknęła nawet dyskusja odnośnie bardzo niskich zarobków, jakie otrzymywała za pracę. W trakcie przesłuchania starsze małżeństwo zostało poinformowane, że w tym samym momencie w Warszawie przesłuchiwany jest ich syn i on zaprzecza, jakoby kobieta tego wieczoru była u nich. Andrzej K. wtedy zaczął się wahać, czy aby na pewno ten dzień wypadał 16. Telefonicznie poszło więc do Warszawy, że w takim razie pan K. odmawia zeznań. Andrzej był byłym milicjantem. Przesłuchujący go uznali, że wykorzystuje on swoją wiedzę dotyczącą składania zeznań i zaczął tłumaczyć się niepamięcią. Drugi proces zakończył się w maju 2003 roku. Beata została ponownie uniewinniona. Wyrok jednak nie był jednogłośny. Jedna z sędziów zgłosiła votum separatum, a to daje niemal autentycznie podstawę do apelacji. W styczniu 2004 roku sąd apelacyjny rozpatrzył apelację od wyroku uniewinniającego Beatę o dokonanie morderstwa i nakazał ponowne wszczęcie procesu. Trzeci proces rozpoczął się 7 lat po śmierci Daniela. Beata cały czas nie przyznawała się do winy, a Anna nieodmiennie wskazywała na nią jako winną. Sąd mógł przesłuchać w charakterze świadka Piotra N., jego matkę Halinę i ojczyma Andrzeja K. W poprzednich procesach nie było to możliwe, ponieważ wszyscy byli oskarżeni w innym procesie. Prokuratura zarzuciła im utrudnianie śledztwa i składanie fałszywych zeznań dających alibi Beacie. W trzecim procesie oskarżona została uznana za winną. Wyrok skazujący zapadł w 2005 roku. Sąd orzekł 25 lat więzienia dla Beaty. Tym razem uwierzono Annie. Kobieta czekała na ten dzień 8 lat. Wyrok został wzmocniony nowym dowodem. Śladem zapachowym zostawionym na ściankach kasetki, z której w dniu zabójstwa zginęły pieniądze.
Zapach oskarżonej policja wykryła kilka godzin po przestępstwie. Technik zeznał, że pobrał próbkę z góry, a nie ze środka. I w konsekwencji uznano, że ponad wszelką wątpliwość Beata musiała być na miejscu zbrodni. Jednak już niejednokrotnie okazywało się, że tego typu dowody nie są zbyt wiarygodne. Na podstawie śladu zapachowego skazano również Tomasza Komendę. Jak się potem okazało, nie miał on nic wspólnego z zabójstwem, za które odsiedział wiele lat w więzieniu. Obrońcy twierdzili, że nie pochodzi on z dnia zabójstwa, tylko jeszcze z okresu, kiedy Beata pracowała w sklepie. Biegły osmolog stwierdził, że metal słabo wchłania zapachy i nie jest możliwe, aby utrzymał się przez tydzień. Podobno wtedy ostatni raz była tam Beata oficjalnie. Trzeci skład sędziowski, który skazał kobietę na 25 lat, nie był jednomyślny. Na 5 osób orzekających w tej sprawie, 3 ławników i 1 sędzia zawodowy skazali kobietę. Przewodnicząca składu orzekającego, czyli najbardziej doświadczony sędzia w tej sprawie, złożyła zdanie odrębne, które nie zgadzało się z wyrokiem. W sądzie rządzi jednak arytmetyka. Beata, która od 5 lat pozostawała na wolności, w dniu ogłoszenia wyroku została wyprowadzona z sądu w kajdankach. Dla śledczych sprawa była tak oczywista, że postępowanie skupiło się wyłącznie na udowodnieniu jej winy. Nikt nie badał innych wątków sprawy, mimo że w przeddzień morderstwa do sklepu trafił list z groźbami zaadresowany do współwłaściciela, o którym wspomniałem wcześniej. Nikogo też nie interesował konflikt współwłaścicieli, który narastał od kilku miesięcy. Beata nie spodziewała się takiego wyroku po 2 uniewinniających. Trafiła do więzienia w dniu imienin zamordowanego Daniela. Już 3-krotnie ubiegała się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Prawo przewiduje możliwość opuszczenia zakładu karnego przed odbyciem kary w całości. Jest warunek: wyrażenie skruchy i przyznanie się do winy. Skazana nigdy tego nie uczyniła, mimo iż dzięki temu mogłaby już być wolną osobą. Dziennikarze superwizjera przeprowadzili po latach z Beatą rozmowę telefoniczną. Dyrektor zakładu, w którym przebywała, nie wyraził zgody na spotkanie twarzą w twarz. Powiedziała: nie przyznam się do czegoś, czego nie zrobiłam. Nie zabiłam człowieka. Choćbym miała odsiedzieć 25 lat, nie przyznam się do czegoś, czego nie zrobiłam. Nową nadzieję dała Beacie i jej rodzinie mecenas Sylwia Kamińska. Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy dostrzegła, że kobieta być może niesłusznie przebywa w więzieniu. Po rozmowie z bratem i mecenas reprezentującą obecnie Beatę, dziennikarze superwizjera postanowili bliżej przyjrzeć się zgromadzonym w sprawie dowodom. Za najbardziej zdumiewające uznali to, że kiedy postrzelona kierowniczka sklepu odzyskała przytomność i powiedziała, że to Beata zamordowała jej męża, już nikt nigdy nie badał innych pojawiających się tropów. Tłumaczy też, że nie ukradła pieniędzy, o co została posądzona i co przyczyniło się do jej zwolnienia z pracy. Beata tłumaczy, że w butiku były 2 kasy, jedna do godziny 12, a po 12 była inna kasa, leżała na dole pod biurkiem. Uważa ona, że kwota za zakup może nie była wbita na kasę fiskalną, może była wbita na tę drugą, czego nikt nie sprawdził. Reporterzy poprosili Andrzeja Mroczka, byłego policjanta, który nigdy nie pracował przy tej sprawie, by chłodnym okiem jeszcze raz spojrzał w akta. Analiza akt wskazuje, że nie ma 100% pewności, że osoba, która została skazana, faktycznie jest sprawcą zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zaproszony do superwizjera policjant zwraca uwagę, że zeznania Anny nie są spójne. Potrafiła zapamiętać czarną rękojeść broni palnej oraz jej elementy srebrne. Natomiast nie pamięta, w jakiej była pani Beata kurtce. Jak się później okazało, badania balistyczne jednoznacznie wskazują, że bronią nie był pistolet, jak wskazywała pokrzywdzona, ale był to rewolwer. Do tego dobry, warty wówczas kilka tysięcy złotych. Model używany przez służby specjalne w niektórych agencjach ochrony i w policji.
Były funkcjonariusz uważa, że to może świadczyć o tym, że u pokrzywdzonej pod wpływem traumatycznych przeżyć doszło do elementu psychologicznego fałszywych wspomnień. Mecenas Kamińska zwraca uwagę, że kierowniczka sklepu zeznała, że wpuściła Beatę do lokalu. Potem powiedziała, że nie pamięta i że odtwarzała to tylko na zasadzie kojarzenia faktów. Więc już pojawia się pytanie, ile faktów dopowiedzieć sobie mogła w ten sposób ofiara. Policja nigdy nie znalazła broni, z której miała strzelać Beata. Był to rzadki i dość drogi model. Na odzieży ani na ciele Beaty nie znaleziono żadnych mikrośladów typowych dla przestępstwa z użyciem broni, ani krwi ofiar. Z punktu widzenia kobiety, która mogłaby zdecydować się na zabójstwo z użyciem broni palnej, rozsądny byłby zakup pistoletu, a nie rewolweru. Rewolwer ma odrzut. Skuteczność strzelca będzie znacznie gorsza, jeżeli chodzi o celność. Chociaż oczywiście kobieta mogła nie zdawać sobie z tego sprawy, więc tutaj nie dopatrywałbym się przełomowych spostrzeżeń. Być może to był pechowy dla Beaty zbieg okoliczności, ale gdy policjanci rozpytywali w dniu morderstwa pod sklepem, kto mógłby strzelać w Ultimo, panu Wiesiowi, prawej ręce właściciela, jako pierwsi do głowy przyszli właśnie Beata i jej narzeczony. Wskazał ją z powodu awantury sprzed tygodnia, a potem na dodatek nieprzytomnej Anny pilnował w szpitalu akurat ten sam policjant, którego wzywano do tejże awantury w sklepie. On też pokojarzył fakty. I jest jeszcze jeden przypadek. Ze względu na stan Anny trzeba było się spieszyć, więc pierwsze zeznania, czyli te, które zaważyły na porzuceniu innych wątków śledztwa, przyjęli dwaj prości policjanci, a nie, jak można by tego oczekiwać, doświadczony dochodzeniowiec. Jeden z tych dwóch przesłuchujących ofiarę obstawał przed sądem, że od Anny słyszał o dwóch osobach w sklepie, Beacie i jej narzeczonym Piotrze. W spisanym przez nich protokole nie było jednak słowa o mężczyźnie, co sąd zainterpretował początkowo jako okoliczność podważającą wartość dowodową zeznań i pozwalającą uznać, że właśnie wówczas taki, a nie inny bieg wydarzeń Annie zasugerowano. Beata z całą pewnością nie należała do osób, które mają wielu znajomych, takich, które wszyscy uwielbiają. Otoczenie niespecjalnie chciało wstawić się za nią. Większość była w stanie uwierzyć, że mogła ona dokonać tej zbrodni. Wszyscy w Ultimo zapamiętali, że chodziła obwieszona złotem, z tipsami, mimo iż jej zarobki nie mogły pozwalać na luksusy. Przypuszczano, że ma pieniądze ze źródeł nie do końca oficjalnych. Twierdzili, że potrafiła spojrzeć jak wąż, zimnym wzrokiem. Była nieobliczalna. Potrafiła zwyzywać właścicielkę budki z krokietami, która zwróciła jej uwagę, że źle parkuje auto. A zaraz zrugała samą Anię, gdy ta wytknęła godzinne spóźnienie do pracy. Pracownicy sieci Ultimo są zresztą przekonani, że tę kartkę z rybą też wysłała Beata. Choć ekspertyza grafologa wykluczyła Beatę, to mało kto w to wierzy. Tym bardziej, że po kartce nic więcej się już nie wydarzyło. Ciekaw jestem, jaka jest wasza opinia w tej sprawie. Uważacie, że to Beata w akcie zemsty postanowiła zabić swoją koleżankę? Czy Anna chce wierzyć, że taka jest faktycznie wersja wydarzeń? Na pewno jedna i druga strona ma swoich zwolenników. Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie, że możecie mnie słuchać na Spotify. Dziękuję, że mnie słuchacie i do usłyszenia wkrótce.